w życiu osobistym. W imię Jezusa mów, dobra kobieto, o tym Bogu i o miłości Jego do nas. Amen. Amen. W miejscu akurat ta modlitwa, ksiądz Zalita miał taką ulubioną modlitwę, bardzo krótką. Maryjo, mamusiu moja najsłodsza, Ty się wszystkim zajmij, cały jestem Twój. Bardzo się cieszę, że mogłam do Was przyjechać. Dziękuję ojcom franciszkanom za zaufanie, zaproszenie. Wiecie, kobietę dopuścić w kościele, ten krępowy, często ważny. Bardzo Maryjo, dlatego. Panie kobiety. Ale ksiądz Zolido bardzo kochał kobiety. W jakimś sensie to Matka Boża przychodziła do niego, to ona zostawiła mu taką przedziwne przesłanie o tak zwanej kapłańskiej misji kobiet. Matka Boża mówi do niego o tym miesiąc po zakończeniu objawień fatimskich w listopadzie. Odległość bardzo duża w czasach, w historii Kościoła. Sam ksiądz Dorindo jest terminem nieco przerażony. Co to znaczy kapłańska misja kobiet? Wówczas było to mylone. Oskarżano księdza Dorindo, że nawołuje kobiety do kapłaństwa. Nic z tego. Chodziło o to, że to kobieta, ksiądz jako za to uwielbiał. Mówi zawsze, że kobieta ma niesamowitą intuicję i od razu chwyta to, co Bóg chce przekazać przez nią światu. Zobaczcie, to kobiety pierwsze są tymi, którzy niosą wieść o zmartwychwstaniu. I to jest myśl, zdanie, od którego wychodzi cały apostolat, który się gromadzi wokół księdza Dorindo. Tam było 12 kobiet gołębic eucharystycznych. I czasem, jak jeżdżę po Polsce całej, wiele przychodzi potem po spotkaniach, szczególnie właśnie kobiet, które pytają, czy mogę być córką duchową księdza Dorindo. Ja mówię, no nie pytajcie mnie, tylko to z nim już załatwiajcie. Ale to jest kapłan, który jako pierwszy w historii w Kościele używa takiego sformułowania geniusz kobiety. Potem to przepięknie święty Jan Paweł II powtarza w listach, w encyklikach wiele myśli księdza Dorindo o misji kobiet. Jest, można powiedzieć, lustrzane odbicie tych myśli w liście do kobiet Mulieris Dignitatem Jana Pawła II. To jest w ogóle niesamowita historia tego kapłana, która dotknęła mnie ponad 2 lata temu i mogę powiedzieć, że zmieniła całe moje życie, do góry nogami wróciła całkowicie. Jeszcze rok temu nie myślałabym nigdy, że będę jeździła po kościołach, po parafiach, w różnych miejscach, już teraz nie tylko Polski. Byłam też w Londynie, szukują się wyjazdy do Włoch. Myślę, babę ze Śląska, Panie Jezu, wziąłeś. Nie? To zwykłą, prostą, ale coraz bardziej jaśnie widzę, jak Panu, jeżeli Bogu oddasz siebie i powiesz, jak to mówił ksiądz Dorindo, Jezu, Ty się zajmij moim życiem, jeżeli dasz Mu możliwość działania, to Bóg robi niesamowite rzeczy. Od cudów fizycznych, bo takie rzeczy przekracza się granice, których nigdy się nie myślało przekraczać. Ksiądz Dorindo, całe jego życie, to słynne zawołanie, z którym jest tak mocno związane, Jezu, Ty się tym zajmij. To jest jeden wielki hymn ku miłości do woli Bożej. Mamy w Polsce bardzo wiele świadectw. Od czasu publikacji książki minął rok w tej chwili już. Prawie 1 000 000 Polaków przeczytało tą książkę. To jest w zasadzie nigdy w życiu bym tego nie powiedziała. Nie mówię to ze względu na siebie, tylko widzę, jak Pan Bóg prowadzi, bo mamy setki tysięcy świadectw niesamowitych uzdrowień duchowych przede wszystkim. Są takie, powiem może zanim będę mówić o życiu księdza Dorindo, ponieważ padło tu przepiękne świadectwo uzdrowienia fizycznego przed chwilą. Ale Pan Bóg bardzo dotyka ludzkich serc i dusz przede wszystkim. Mamy 3 takie, można by powiedzieć, rodzaje uzdrowień, świadectw, 3 grupy. Pierwsza to są bardzo dotykani są przez życie księdza Dorindo i przez słowa, które Jezus zostawił mu kapłani. Kiedy pisałam książkę, miałam takie wielkie pragnienie i wiedziałam, że kapłan ten, jeżeli będzie wyniesiony na ołtarz, jestem przekonana, że będzie patronem kapłanów. Cała jego misja, wszystko, co Jezus mu zostawia, jest skoncentrowane na kapłanów i głównie do nich. Także całe przesłanie dotyczące Eucharystii
miłości do Kościoła. Ksiądz Dolindo bardzo kochał kapłanów. I mówił tak, że gdybyśmy wiedzieli, kim są dla nas kapłani, nie odstępowalibyśmy ich na krok. Więc jak najwięcej mamy świadectw, opowiem o jednym. Zostałam zaproszona do Środkowej Polski przez jednego z takich kapłanów, proboszcz już około 60-tki, napisał po przeczytaniu książki przez Facebooka do mnie: Pani Asiu, ależ ten Dolindo to gigant. Czy przyjedzie Pani do nas opowiedzieć? No przyjadę. Pojechałam, wchodzę do kościoła, przepiękny, gigantyczny kościół i patrzę, nad ołtarzem wisi gigantyczny krucyfiks, ale monumentalny. Nie potrafię ocenić, może 60 metrów, sama postać Chrystusa. Przepięknie oświetlony. Coś niesamowitego, aż zamarłam. I pytam tego proboszcza, co się dzieje, cóż to za niesamowita rzeźba. A on mówi, a to taka świeża rzecz. A ja mówię, jak świeża? No, poprosiłem i zamówiłem jako wotum dziękczynne za to, że Bóg przez księdza Dolindo uzdrowił mnie i zostałem w kościele, że zostało ocalone moje kapłaństwo. Historia jest dosyć długa. Mam nadzieję, że posłuży jako świadectwo w procesie beatyfikacyjnym. To był kapłan, który był na krawędzi depresji, miał bardzo ciężki moment w swoim kapłaństwie przechodził. Był już tak nerwowo załamany, że chciał odejść z kościoła prawie, że. Opowiadał mi, że pewnego dnia chodzi do księgarni, chciał kupić książkę dla swojej siostrzenicy, czy brata, nic, nie pamiętam teraz. I pani wyjmuje tą książkę, Jezus się tym zajmie, mówi, niech ksiądz to kupi. Mówi, że tak nie bardzo chciał, no ale no, tak już dała do ręki, to wziął. Rzucił gdzieś w pokoju i w nocy, kiedy był już tak zdesperowany, ale tak nerwowo, że aż wziął klęcznik i rzucił nim o podłogę. Zobaczcie, jak musiał być w takiej krawędzi. Spojrzał, a tam leżała książka. Mówi, że czytał całą noc i czuł, że Bóg zmienia jego serce. Rano był innym człowiekiem. Kiedy tam pojechałam po spotkaniu, ludzie podeszli do mnie, parafianie, mówi, Pani Asiu, ten człowiek unosi się nad ziemią, jest taki szczęśliwy, zaraża nas szczęściem. To jest coś niesamowitego, co się dzieje, pełen kościół. Mówi, tylko jest jeden problem. Pani Asiu co tydzień mówi nam o księdzu Dolindo. Jest taki ruch w środkowej Polsce, młodych ludzi, studentów, którzy kupują tą książkę, Jezu tu się tym zajmie kurtowo i wręczają kapłanom. Dzwoni do mnie niedawno mój duszpasterz akademicki był i mówi, słuchaj, dostałem już piątą. Wiem, że też siostry zakonne kupują, a także biskup katowicki też mówi, ostatnio się przyznał, sobie kupuje w ciemno, jeszcze nie przeczytałem, ale rozdaję. Jest coś niesamowitego, nie chodzi o mnie tutaj. Pamiętam, jak zbierałam materiał w Neapolu, siostra zakonna, franciszkanka niepokalana, jest to zgromadzenie, opiekuje się dziełem księdza Dolindo teraz, mówi do mnie, tak, pamiętaj, że będzie bardzo wiele trudności przy pisaniu tej książki, ale proszę Cię o jedno w czasie pracy. Dopuść księdza Dolindo do głosu. Jak najwięcej daj mu mówić. I tak robiłam. Bym miała teraz Państwu opowiedzieć, jak powstawała ta książka. Może kiedyś powstanie osobna książka o tym, bo to jest jak kryminał. To był taki czas walki, naprawdę duchowej walki. Nie tylko pracy intelektualnej, duchowej. Modliło się kilka zgromadzeń zakonnych, modlili się kapłani, odprawiali msze święte na koniec, bo nie dało się tej książki skończyć. Wiedzieliśmy już bardzo dobrze, że Pan Bóg potrzebuje tego narzędzia, że ksiądz Dolindo w tej książce dopuszczony do głosu dotyka wielu ludzkich serc. Druga grupa to są małżeństwa. Opowiem Państwu historię cudu autentycznego, który wydarzył się na Śląsku. Opowiedział mi tą historię, mój przyjaciel kapłan dzwoni do mnie o 11, mówi, słuchaj, niesamowite, była noc, coś się musiało stać. Mówi, podjeżdżam na stację benzynową, opowiada mi, zepsuł mi się samochód, patrzę, stoi obok ktoś inny, podeszłem do czeka, pytam, czy możesz mi pomóc, oczywiście. Po krótkim oglądnięciu samochodu okazuje się, że trzeba pojechać gdzieś do jakiejś stacji innej. Nie pamiętam teraz szczegółów. W każdym razie obaj panowie wsiadają w samochód. W trakcie rozmowy okazuje się, bo kolega kapłan był po cywilnemu, więc się przedstawił, jestem kapłanem, drugi człowiek mówi, a jestem policjantem. I zaczynają rozmawiać. I ten policjant mówi, Bóg mi księdza zesłał.
Mówi i opowiada, wylewa całą swoją historię. Był 6 lat po rozwodzie. Nie był w stanie tego znieść. Oddalenia od córki, od żony, od dziecka. Dopił wszystko w wódce. Mąż się zalewał alkoholem. Żona przez 6 lat nie odpowiadała na SMS-y, telefony, nic kompletnie, nic, nie było szans na kontakt z nią, a on strasznie tęsknił. On chciał. I opowiada i mówi temu kapłanowi, przysiedzaj, co ja mam teraz zrobić? I ten mój kolega mówi, ja nie wiem, jak ja mam ci pomóc, naprawdę nie wiem, ale wiesz co, mówi, spróbuj jednego. Weź się walnij w serce i powiedz, Jezu, ty się tym zajmij. Dopuść do tego Jezusa. Ten policjant tak skojarzył, nie bardzo tak wierzył, dojechali do stacji, napełnił samochód, poszedł tankować swój samochód, ten policjant, idzie do kasy na stacji benzynowej zapłacić. Kończy i chce już wyjść, a pani kasjerka na stacji benzynowej wyjmuje książkę, Jezu, ty się tym zajmij, i mówi, bierz pan, bo to działa. I pomyślał sobie, no tak, jednego dnia, dwa te same przesłania, to jest. I słuchajcie, człowiek ten musiał tak mocno uderzyć się w piersi i tak z serca powiedzieć do Jezusa, Jezu, ty się tym zajmij. W nocy się to wszystko działo, był to piątek, że następnego dnia rano zadzwoniła żona. I żona mówiła mi potem w telefonie, mówi, Pani Asiu, poczułam, jakby Bóg, jakby ktoś powiedział, tak, jakby ktoś włożył rękę do mojego serca i wszystko w nim zmienił. Była panika u tego policjanta, dzwoni do tego kapłana i też przyjeżdża, i co teraz, co ja mam teraz robić? I ksiądz mówi, człowieku, spokojnie, idziemy dalej w tym samym kluczu, Jezu, ty się tym zajmij. I tylko tak. Pytali mnie ci małżonkowie, no ale my jesteśmy po rozwodzie i co teraz? Ja mówię, a sakrament macie? Mamy. No to nie jesteście po żadnym rozwodzie. Oni są przeszczęśliwi, starają się o kolejne dzieci teraz. Przepiękne świadectwo, które mam nadzieję też będzie jednym z polskich świadectw w procesie. Znaczy wiele osób, tak ta modlitwa, Jezus się tym zajmie, rozlała się po całej Polsce. Na wielu spotkaniach ludzie opowiadają różne rzeczy, a także pytają. Ktoś zapytał, jak to? Jezu, ty się tym zajmij, to nie jest taka psychologia, że teraz ja sobie usiądę spokojnie na krześle, a Pan Jezus zrobi za to wszystko. Ja mówię, nie, nie, nie. Zupełnie nie o to chodzi. Żeby zrozumieć tą modlitwę i o co w niej chodzi, trzeba czytać życie księdza Dolindo. I tylko w tym kluczu. Ksiądz Dolindo w całej tej modlitwie, właściwie to jest akt zawierzenia krótki, Jezu, ty się tym zajmij. Tyle. Cała reszta, tak zwane, ja to tak mówię, że to jest tak zwana instrukcja Pana Jezusa, jak odmawiać ten akt zawierzenia. 3,5 strony, które Jezus zostawia księdzu Dolindo w czasie tak zwanej lokucji wewnętrznej. Jest 6 październik, dokładnie środek wojny, kiedy ksiądz Dolindo spisał jego 58. urodziny, spisuje ten akt, pisze list do jednej ze swoich córek duchowych, miał taki zwyczaj pisania listów, tak jak ojciec Pio zresztą. I wtedy czuje taki przymus za sprawą łaski, światła Ducha Świętego, nanosi słowa, to nanosił takich słów tysiące, Jezus do duszy, Maria do duszy. Na poczet procesu zgromadzono 220 tysięcy takich małych karteczek, obrazków z takimi różnymi słowami zapisanymi przez księdza Dolindo do konkretnych osób. Ale pisze wtedy akt zawierzenia, który nawet nie wie, że po latach będzie zmieniał życie milionów ludzi na całym świecie, bo ta modlitwa jest bardzo znana w całym świecie. Życie księdza Dolindo do tej pory było troszkę mniej znane. W tym akcie zawierzenia tam Jezus składa niesamowitą obietnicę. Mówi, a w ogóle Pan Jezus zna, właśnie moja historia z księdzem Dolindo zaczęła się od tego, kiedy przekładałam jedną z książek Antonio Sociego, gdzie znalazłam tam akt zawierzenia, trzeba było to przełożyć na język polski. To było w 2013 roku i pamiętam, że wstawałam kilkakrotnie od biurka, bo to na mnie robiło tak piorunujące wrażenie. Myślę sobie, Jezu, jak Ty mnie doskonale znasz, te słowa były jak do mnie, nie? Że po co się tak zamęczasz, po co kombinujesz cały czas w życiu nad różnymi trudnymi sytuacjami. Ja to zawsze tam jakiś plan, nie, to wyjdzie, tamto nie wyjdzie, tu zadzwonić, to zrobić i wszystko się rozsypuje i człowiek się gubi, pełno stresów. A Jezus mówi, po co? Tam są takie bardzo proste słowa. Strata czasu. Zostaw to mnie. Jezus mówi, jeżeli z serca prosto powiesz mi, Jezu, ty się tym zajmij,
to obiecuje, że zajmę się, że jeżeli będzie trzeba, jako matka niemowlę przeniosę na drugi brzeg, że wkroczę w Twoje życie. Ale uwaga, i to jest właśnie ta bardzo ważna rzecz w tej modlitwie. Jezus mówi tak księdzu Dolindo: nie będzie wszystko po Twojej myśli. Bo to nie jest tak, że przychodzisz do lekarza, Pan Jezus mówi tam, jeżeli przychodzisz z gotową receptą, to nie jesteś chory. Trzeba zamknąć na ślepo oczy i może się zdarzyć, że będą się sprawy komplikowały. I wtedy zamykaj oczy jeszcze bardziej, powtarzaj: Jezu, Ty się tym zajmij. A obiecuję Ci, patrzcie jakie to są wielkie słowa, na moją miłość, że się tym zajmę, jeśli trzeba, uczynię cud. I tych cudów naprawdę jest bardzo wiele na całym świecie. Ktoś się zapytał, długo nie potrafiłam odpowiedzieć na to pytanie, jaka jest różnica między Jezus się tym zajmie, a Jezu ufam Tobie. Moja córka, wtedy 10-letnia, ten znakomicie problem rozwikłała. Mama mówi tak: mamo, przecież to jest takie proste. Mówimy: Jezu, ufam Tobie, więc Ty się tym zajmij. Proste? Jak to mówi przepięknie ksiądz profesor Robert Skrzypczak, który jest takim przepięknym kapłanem, też bardzo kocha księdza Dolindo i jestem przekonana, że ksiądz Dolindo jakoś tak razem nas spotkał, zresztą przez grację rłoto-krewną księdza Dolindo. Ksiądz Robert towarzyszy też temu apostolatowi księdza Dolindo w Polsce. Mówi tak, że Pan Bóg w XX wieku zapalił dla Kościoła dwa światła. Jedno światło zabłysnęło, dzisiaj brzmi i bije serce, w Krakowie. Ma na imię Faustyna Kowalska. A drugie światło, i to przez nią wielkie orędzie miłosierdzia Pan Jezus przekazał, a drugie światło zapalił Pan Jezus w Neapolu. I to jest ksiądz Dolindo Ruotolo. Święta Gemma Galgani, mistyczka, stygmatyczka, która jako pierwsza pojawia się w życiu księdza Dolindo, przychodzi do niego, żeby zapowiedzieć mu jego misję, powiedziała swojemu spowiednikowi w Rzymie, że w XX wieku i XXI Bóg zaingeruje w Kościele za sprawą pewnego kapłana. Będzie to droga bardzo trudna, ale jej owoc będzie niesamowity dla całego Kościoła. Jestem dzisiaj o tym głęboko przekonana, że chodziło o księdza Dolindo. Jesteśmy dopiero świadkami tego, co się dzieje. Polacy tak pokochali księdza Dolindo. Słuchajcie, praktycznie poza Neapolem kapłan ten nie był znany w ostatnich latach. Oczywiście w latach 50., 40., 60. do księdza Dolindo wszystkich ludzi odsyłał ojciec Pio. Przyjeżdżali do San Giovanni Rotondo, to ojciec Pio się denerwował, że taki troszkę raptus czasem był. Tak, poza wy do mnie przyjeżdżacie, jedźcie tam do Neapolu, macie tam świętego kapłana. Ojciec Pius, jeden z największych świętych współczesnych, mówi, że ksiądz Dolindo jest świętym kapłanem. On tak nie mówił o, nie wiem, czy o jakimś kapłanie tak też powiedział, czy do kogoś odsyłał. Oni się spotkali raz fizycznie, twarzą w twarz, w 1953 roku w San Giovanni Rotondo. Ksiądz Dolindo przyjechał do niego prosić o radę. Bardzo długo trwała korespondencja, zresztą między Neapolem a San Giovanni Rotondo. I kiedy ojciec Pio zobaczył księdza Dolindo, rozpostarł szeroko ramiona, przytulił go, ojciec Dolindo uklękł przed nim i mówi: ojcze Pio, poproszę cię o spowiedź. Na co ojciec Pio odparł: Dolindo, tobie spowiedź niepotrzebna, jesteś cały błogosławiony. Zobaczcie, jaki to jest niesamowity PR, nie? Powiedziałabym w dzisiejszym języku. To jest jeden z największych PR-owców księdza Dolindo, święty ojciec Pio, a drugi to Jan Paweł II. Ksiądz Dolindo wyprorokował pontyfikat Karola Wojtyły. W 65 roku napisał pod wpływem światła takie słowa: Maria do duszy. Były to słowa skierowane do jednego z polskich dyplomatów, Witolda Laskowskiego, który był wielkim też czcicielem ojca Pio, a chciał się zobaczyć z księdzem Dolindo. Nie dane to było, ponieważ ksiądz Dolindo miał dar widzenia różnych rzeczy, czytania w ludzkich sercach. Wiedział o tym, że jest taki dyplomata z Polski, który chce się z nim spotkać. I pisze do niego tą kartkę: Maria do duszy, do Witolda Laskowskiego.
parafrazuję teraz, że przyjdzie oto niebawem nowy Jan, to jest rok 65. Przyjdzie z Polski, która dzięki nabożeństwu do niepokalanego serca Maryi, tak jak Jan III Sobieski przed laty zatrzymał Turków, tak ten nowy Jan zburzy komunizm w całej Europie i zasiądzie na tronie Piotrowym. Tą karteczkę, jeszcze pisząc książki, nie wiedziałam o tym, ale teraz już wiem, że proroctwo widział Jan Paweł II, przechowywał je najpierw córki duchowe, potem trafiło do biurka arcybiskupa Pawła Chmielnicy. I kiedy zobaczył Jan Paweł II to świadectwo, bardzo się wzruszył to proroctwo i powiedział: zostawcie to jako dowód w procesie beatyfikacyjnym tego kapłana. To było tuż po wyborze Jana Pawła II na stolicę Piotrową. Wtedy jeszcze nie było mowy o procesie beatyfikacyjnym księdza Dolinio. Także drugi jego wielki PR-owiec. Ksiądz Dolindo, Gracja Ruotolo, jego krewna, jedyna żyjąca, taki wielki apostoł jego życia, mówi mi tak. I to jest chyba najlepsze streszczenie całego życia księdza Dolindo. On urodził się święty. Nie tak jak święty Franciszek Augustyn, którzy no, tam wiedli jakieś tam lepsze czy upokorzone życia, a potem nagle się nawracali. Ona mówi, ksiądz Dolindo urodził się świętym. Dlaczego? I daje na to bardzo konkretne argumenty. Pamiętam, jak opadałam to przy grobie księdza Dolindo w Neapolu. Mówi, zobacz, które dziecko bite i maltretowane przez ojca do krwi. Ten ojciec był tyranem, tam było 11 dzieci, miał taką wioskę łodyg z kopru i te dzieci lały jak popadło za byle co. Tam panował taki terror w domu, że jak ojciec wkładał kluczyk do zamka, to wszyscy uciekali, a Dolindo był taki malutki, że chował się w szafeczce biureczka. I pewnego dnia tak strasznie zlał Dolindo, a tylko za to, że chłopcy, bracia bawili się tak, że piłka nagle wylądowała na takiej dużej płachcie. Tata był profesorem, inżynierem, profesorem matematyki. Na te jego obliczenia matematyczne zniszczyło. Więc na to wszedł ojciec i chłopcy wiedzieli, że to już będzie taki koniec, że hej. Ksiądz Dolindo w autobiografii zanotował, że lanie nigdy nie było tak ciężkie jak wtedy. I po tym wydarzeniu ojciec zamyka go w ciemnej komórce ze szczurami. Dziecko w bezgranicznym strachu, teraz wracam do słów Gracji Ruotolo, które dziecko ma 4 latka w tym bezgranicznym strachu w ciemnicy między szczurami, modli się za swojego tatę. Gracja mówi, święty. Pamiętam, kiedy weszłam w Neapol do domu księdza Dolindo. Pozostał po mieszkaniu tylko pokój. I tam na ścianach wisiał oczywiście obraz Matki Bożej Pompejańskiej. Ksiądz Dolindo nad życie ją kochał, Matkę Bożą w ogóle. Mówił do niej, mamusiu, jak ojciec pił. Obraz był zdjęcie papieża, było odbicie całunu turyńskiego. No i patrzę, taki na ścianie wisi gigantyczna fotografia jego ojca. Znając już brutalność jego, całe dzieciństwo, mówię do siostry, która mnie tam wprowadziła, mówię, siostro, ale zdejmijcie to, czemuście to tu powiesiła? Siostra mówi, nie, myśmy tego nie powiesiły tu. To tak zostało, tak jak ksiądz Dolindo, ten pokój pomeblował, nic nie ruszało się. Ja mówię, jak to? Zobaczcie, ksiądz Dolindo bardzo kochał tatę. W całej autobiografii 2500 stron manuskryptu nie ma ani jednego słowa krytyki pod kątem ojca. Nigdy nie krytykował i nie odrzucał nikogo, kto mu czynił jakąkolwiek krzywdę, a tak były całe szpaler ludzi, którzy wyrządzili mu potworne zło w życiu, przez których cierpiał. Pisze nawet w autobiografii, to są słowa, które mnie aż dreszcze miałam, jak to czytałam. Widocznie mój tatuś, pisze ksiądz Dolindo, bijąc nas, myślał, że w ten sposób wychowa nas na dobrych ludzi. Zobaczcie, jaka miłość, nie? I ksiądz Dolindo, kiedy jego tata umierał, przy jego łóżku klęczał i do ostatniego tchnienia błagał tatę, tato, oddaj się Bogu, oddaj się, akt strzelisty w ręce Boga. Jego tata dostał taką wielką łaskę, że po śmierci z przedsionka piekła, nie wiadomo czy we śnie, czy na jawie, ale przyszedł błagać księdza Dolindo, o Mszę Świętą, o wyciągnięcie go.
Ta historia, ten fragment dzieciństwa jest bardzo taki wstrząsający. Wiele osób tak się o to pytuje. Ta matka, Sylwia Rotor, to była święta kobieta. Ona była, przeszła wiele i mówić tam było zimno, mimo że ojciec miał pieniądze, handlował nieruchomościami, skąpił dla domu. Dzieci nie miały butów. Nie? Ta matka cały czas, mówiąc tak, no, tam były awantury. Cały czas ona broniła dzieci. Ona po konsultacji ze spowiednikiem po kilku latach zdecydowała się na ucieczkę z domu. I co ciekawe, patrzcie, miał trudne i ciężkie dzieciństwo. Głód cierpiał na tyle, że musiał często chodzić i liście bazylii sobie zbierał, przechowywał w pudełeczku i czasem sobie z tego robił sałatkę z octem balsamicznym. Taki był straszny terror. A mimo tego ksiądz Dolindo pisze w autobiografii, że to był jego z najgorszych dni w życiu, kiedy rozstali się rodzice. Mówię to zawsze, zawsze powtarzam, bo jak macie kogoś, wiecie, że gdzieś jakieś małżeństwo się rozpada, to zróbcie wszystko, żeby pomóc tym ludziom razem zostać. Ksiądz Dolindo bardzo ubolewa w autobiografii, pisze, nikt się nie zjawił w domu, żeby pomóc, żeby negocjować między tymi rodzicami. Ksiądz Dolindo uczy się od matki, takiej miłości wielkiej i to też w badaniach profilu psychologicznego księdza Dolindo, już na poczet zaczynającego się tam procesu na polu, stwierdzono, że całe to uczucie, bo był potwornie bity, uszkodzony wręcz fizycznie, więc to odbijało się na jego psychice. Wszystko to zostało przemienione przez miłość Boga. On tak się do niego wlewał i tak był otwarty na krzyż, szczególnie wpatrywał się jako maleńki chłopczyk, krzyż, który wisiał nad kołyską jego siostrzyczki i bardzo często pisze w autobiografii, śpiewałem dokonającego Jezusa z miłością. Więc mówi, że gdyby jako dziecko wiedział, o co chodzi w krzyżu, na czym polega pasja Chrystusa, tak pisze to tak troszkę zadziornie, to może mógłbym już wtedy zostać święty. Nie bójcie się mówić dzieciom wprost o tym, co przeżywa Chrystus i co przeżywał. Dzieci kapitalnie to łapią. Mój syn czteroletni, pamiętam, pracowała nad drogą krzyżową z księdzem Dolindo. Miałam na biurku foto z filmu Mela Gibsona z Pasji. Czytałam także Katarzynę Emmerich. Ksiądz Dolindo rozczytywał się w mistykach także w niej, więc jakoś cała praca. Mój synek spojrzał na fotos, jest zbliżenie na twarz Chrystusa, potwornie zmaltretowano, całą we krwi, gigantyczne zbliżenie na koronę cierniową. Ja zamarłam sobie, myślę, taki brzdąc, taki obraz zobaczył, co teraz. I z paluszkiem wskazał, mówi, mamusiu, co to jest? I na koronę cierniową. Ja mówię, to jest korona cierniowa na głowie Pana Jezusa. A on mówi, to go strasznie chyba musi boleć. Ja mówię, no, pytanie dziecka, mamusiu, a czy możemy mu te kolce wyjąć? Ja bardziej tak nie zastanawiając się, sobie się odrzuciłam, bo tak po prostu, no możemy, jak będziemy mniej grzeszyć, to tych kolców będzie go mniej bolało. Słuchajcie, dziecko tego wieczora, taki mały brzdąc, bez proszenia i bez w ogóle niczego posprzątał swój pokojów, nie? Dzieci czują. W rok temu, pamiętam, wchodzimy całą rodziną w Wielki Piątek do kościoła. Cisza, gmakiem zasiał. Tam nie było czuć ani odsłychać oddechu. Sobie mat, co się stało. Nie zdążyliśmy na drugie krzyżową, tylko na samą liturgię. Weszliśmy do ławki i w czasie kazania jeden z naszych wikarów, ksiądz Karol, wychodzi i mówi, no to teraz wrócimy do pasji według Katarzyny Emmerich. Sobie aha. I kazanie było mocne. Aż tam były szczegóły. Ksiądz Dolindo zresztą też w komentarzach do Pisma Świętego nie oszczędza się. My, Pan Jezus taki, jak my go tu widzimy, umyty, czyściutki, to tak nie wyglądał. To Gibsonowi się udało precyzyjnie to pokazać. Tam odpadało mięso. To potworna, zmaltretowany był. I moja 11-10-letnia wtedy córka obok w czasie czytania tych szczegółów, jakiej wielkości kolce, jak wchodziło to w ciało Chrystusa, co powodowało, widziałam, że zaczyna mocniej oddychać. Ja sobie myślałam, że zemdleję. Było to na dziecku potworne wrażenie. Mówię, Ela, wychodzimy. Ona mówi, mamusiu, nie, zostanę do końca.
Cisza była niesamowita. Wyszliśmy z kościoła po liturgii także w ciszy. I jaki komentarz dziecka do tego? Mamo, i po co my tak grzeszymy? Zobaczcie, dziecko uchwyciło kwintesencję. Nie patrzyło tak, bo to ksiądz Dolindo też świetnie na to zwraca uwagę. Nie użalajmy się nad Chrystusem cierpiącym, jak te kobiety na drodze krzyżowej. Nie o to chodzi. Tam Chrystus je zatrzymuje i mówi, nie płaczcie nade mną, ale płaczcie nad sobą. Bo my instynktownie, to jest naturalne, że płaczemy nad cierpieniem Chrystusa, ale Chrystus to wszystko robi za nasze grzechy. Jak się przeczyta męki, jakie Jezus przeżył w ciemni, zobaczcie sobie to w Google. To jest coś potwornego, ale nie da się tego aż czytać. I on to wszystko z wielkiej miłości. Ponieważ ksiądz Dolindo, jeden z polskich kapłanów, pięknie to powiedział, 88 lat był przybity z Chrystusem do krzyża. Przyjmował wszystko, co się działo, a były pasma cierpień z miłością, tak jak Chrystus przyjął krzyż. To jest taka trzecia grupa świadectw, do czego wracam w Polsce. Dla mnie to jest wielki cud duchowy. Ludzie, którzy mówią, że przyjmują krzyż z miłością. Bóg chce dla nas tylko miłości i dobra. Ale w życiu każdego z nas jest krzyż. Czy to jest związane z, jest to na poziomie ducha, fizyczny, choroby, męki różne, czy w relacjach rodziny, w pracy. Każdy z nas mniejsze lub większe krzyże dźwiga. Ale wiele osób mówi, że po spotkaniu z życiem księdza Dolindo odważa się na taki krok, żeby powiedzieć Bogu tak. Przyjmuję i chcę jak Cyrenejczyk iść z Tobą i dźwigać krzyż, albo stanąć za Maryją pod krzyżem. I ludzie mówią o niesamowitych cudach i życiu po czymś takim. Byłam w środkowej Polsce, w Warszawie, po takim spotkaniu, tutaj zaprosili mnie małżonkowie na kolację. Wchodzę do domu, przepiękne, taka czystość i taka radość. Zapachy, mama uśmiechnięta. Tata prowadzi mnie do pokoju i mówi, chodź, najpierw przywitamy się z Zuzią. Wchodzę do pokoju, przyciemnione, małe światełko na łóżku. Leży 10-letnia Zuzia z podpiętą rurką, tracheotominą, pełno różnych rurek z niej wychodziło. Aż zaparł oddech, a ci rodzice uśmiechnięci. Ja mówię, jak to? Ta dziewczynka, przepiękne oczy, jak nad nią się stało, jak nad takim, jak naprawdę, jak nad Chrystusem konającym. I opowiadają mi, że w momencie, kiedy dziecko urodziło się w 22 tygodniu z potwornym niedotlenieniem, mieli przez długi czas nadzieję, że z tego wyjdzie. Nie udało się. Ta dziewczynka jest przykuta do, od 10 lat, kiedy przyjmowała Komunię Świętą do łóżka. Dla nich to był na początku krzyż, którego nie przyjmowali, walczyli z tym. To jest naturalne. Ona jest świetnie wykształcona, piękna kobieta, musiała ze wszystkiego zrezygnować, żeby być w domu przy tym dziecku. Tam są jeszcze inne dzieci w tym domu. Ale mówią, jak byli na skrajnym rozpadu małżeństwa, ale w momencie, kiedy weszła w ich życie modlitwa, Jezus się tym zajmie, kiedy odważyli się przyjąć krzyż, tak jak ksiądz Dolindo, zmieniło się wszystko. Tamten dom jest w tej chwili otwarty, przychodzą, wiele ludzi przychodzi, nad Zuzią się nawraca. Tam jest przepiękna miłość. Oczywiście to nie jest też tak łatwo mówić. Ale życie księdza Dolindo pokazuje, że jeżeli się idzie z Chrystusem za rękę, pod rękę, to można przejść wszystko. Pani Gracja mówi w tej swojej opowieści krótkiej o świętym, mówi, zobacz, to jest drugi przykład. Który kapłan odsunięty na 20 lat od ołtarza, prawie 20 lat, jeden z franciszkanów ostatnio w Katowicach a propos zadzwonił, mówi, słuchaj, oni mu brutalnie zakazali dotykać Chrystusa przez 20 lat. Nie? To brzmi strasznie. By tu zapytać kapłanów, czy by wytrzymali taki czas. Nie dla kapłana odsunięcie od ołtarza nie może być nic gorszego. I który kapłan odsunięty na tyle lat nie mógł spowiadać, głosić kazań, nic. Nie tylko nie narzeka, ale Kościół kocha i nie pozwala na Kościół nigdy powiedzieć złego słowa. Tak jak on to przyjmował jako wolę Bożą, to było ciężkie dla niego krzyż.
Jest taka scena, 1920 rok, jedzie na przesłuchania do świętego oficjum. To jest dokładnie ten sam czas, okres, kiedy jest przesłuchiwany świętym oficjum święty ojciec Pio. Wtedy dochodzi, ja zaraz do tego wątku wrócę, dlaczego stawia się, musi stanąć przed świętym oficjum, ale wtedy była taka procedura, jakby z automatu, na pierwszym przesłuchaniu kapłana się zawieszało w czynnościach kapłańskich, a także zakazywało przystępowania do komunii. I ksiądz Dolindo, mówię to z wielką miłością do Kościoła, Kościół wykazywał wielką mądrość, badając wszystkich ludzi do świętego oficjum, do Rzymu przychodziło wiele różnych donosów, tak? Ale Kościół musiał wszystko badać. W tamtym czasie było mnóstwo stygmatyków widzących i nie wiadomo jeszcze co. Więc każdego z takich ludzi, czy to były kobiety, czy to byli kapłani, trzeba było przesłuchać. Bardzo dobrze. Dzisiaj to brzmi troszkę brutalnie, ale święty oficjusz w takiej postaci nie istnieje. Ale na tym pierwszym przesłuchaniu ksiądz Dolindo słyszy, że nie będzie mógł przystępować do komunii świętej, zemdlał na sali. I w materiałach procesowych ojciec dyrektor domu pasjonistów, gdzie ksiądz Dolindo wtedy mieszkał, zeznał, że tego samego dnia wieczorem był świadkiem takiej oto sceny. Opowiem to Państwu, ponieważ ta scena bardzo pracuje w moim sercu. Jak przeczytałam, to nie byłam w stanie już dalej pracować pewnej nocy. W ciszy, w środku nocy ksiądz Dolindo po przesłuchaniach idzie tego dnia do kaplicy. Nikt go nie widzi. Otwiera tabernakulum, wyciąga rękę przed siebie i dotyka Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Z taką wielką łagodnością i delikatnością, płacząc niesamowicie, pyta się: Jezu, dlaczego? Ta scena we mnie bardzo pracuje. Jak przeczytałam to po raz pierwszy, pomyślałam sobie tak, czy ja, która mogę codziennie przystępować do komunii świętej, czy ja z taką radością to robię i czy ja tak biegnę na spotkanie z żywym Bogiem. On tak tęsknił dla niego, to był taki cios, nie móc przystępować do komunii. To był pierwszy przypadek w dziejach przesłuchań w świętym oficjum, kiedy przywrócono po dwóch dniach mu możliwość przystępowania do komunii. Stawili się za nim ojcowie pasjoniści. A druga taka scena niesamowita w jego życiu dzieje się w 1937 roku. On tam były cztery w sumie zawieszenia w czynnościach kapłańskich. To w 1937 mija 16 lat ciągłej niemożliwości odprawiania mszy świętej. I ksiądz Dolindo, to jest też rzecz, która bardzo we mnie pracuje, jest wezwany do kurii w trybie pilnym. Biegnie i jeden z sekretarzy biskupa wręcza mu list i mówi: przyszło z Watykanu pismo, może ksiądz odprawić mszę świętą. Po 16 latach odsunięcia wtedy od ołtarza nie może w to uwierzyć, nie? To jest człowiek, który jak wrócił z procesu świętym oficjum, on był wytykany palcami na ulicach, on przeszedł bardzo ciężkie chwile. Ludzie się odwracali tyłem do niego, bo osoba, która była zawieszona w tamtych czasach, nadawała się do egzorcyzmu, przynajmniej taka była opinia. Zresztą rodzina sprowadziła egzorcystę do domu i to wszystko ksiądz Dolindo musiał wytrzymać. Ale był wytykany palcami, przeżywał wiele trudności. Na początku musiał zmieniać kościoły, zawsze ostatni w ławce siedział, ostatni, zawsze w sutannie, nigdy nie zdjął sutanny. Przystępował do komunii świętej jako ostatni. No i nagle przychodzi taka wielka wieść, a już wtedy wszyscy w Neapolu dalej go wytykają palcami, ale tym razem już inaczej. Mówią: patrzcie, idzie święty kapłan. Już wiedziano, kardynał Ascalesi, ówczesny metropolita Neapolu, kochał księdza Dolindo. Zresztą jak większość kolegium kardynalskiego, biskupi, było grono, które go nienawidziło niestety. Ale biegnie i z tym listem wyskakuje. Sekretarz mówi: na co ksiądz czeka? Niechżeż ksiądz biegnie odprawić mszę świętą. Wyznaczono mu kościół konkretny. To był kościół ojców karmelitanów. Dzisiaj niestety jest nieczynny. I ksiądz Dolindo biegnie, spotyka po drodze kapłanów, kolegów różnych i krzyczy: słuchajcie, biegnę odprawić mszę świętą. I co robią ci ludzie? Klękają razem z nim i płaczą z radości. Widzieli, jak on to bardzo przeżywał. I wchodzi ksiądz Dolindo, jest dokładnie 12 w południe, do kościoła. Tłum w kościele był tak wielki, że tam się nie dało szpilki włożyć. Stoi w zakrystii, pełen ze stresu.
bo minęło tyle lat, czy będzie potrafił odprawić mszę świętą, czy nie zapomniał jakiejś formuły. Zamyka oczy i jak to zwykło mówić w takich trudnych chwilach, z wielką miłością mówi: mamusiu, mamo Maryjo, mamo moja, stań przy mnie, przy ołtarzu, tak jak stałaś 2000 lat temu na Kalwarii, gdzie umierał twój syn na krzyżu. I wychodzi do ołtarza. Świadkowie tamtej mszy świętej, z którymi rozmawiałam na Apolu, są już dzisiaj bardzo wiekowi ludzie, opowiedzieli mi, że w kościele w momencie konsekracji czuło się realną obecność Jezusa. Sama konsekracja, podniesienie trwały przez długie minuty. Ksiądz Dolindo był jakby zupełnie w innym wymiarze. Po tej mszy świętej, to był jeden z najpiękniejszych zapisków dotyczących misji kapłanów i Eucharystii, mówiąc, że nie rozumie, że siła uświęcenia jednej tylko Eucharystii jest tak wielka, że on nie rozumie, jak kapłani mogą odchodzić czasem z kościoła. Ale czemu to jest ważne? Zobaczcie, ta modlitwa jego przed tą mszą świętą. Maryjo, stań przy mnie, jak stałeś przy Kalwarii. Ksiądz Dolindo całym swoim apostolatem i życiem, bo to jest też przedziwne, że Jezus wybiera sobie, przychodzi do Niego i mówi: będę do Ciebie mówił, bo chcę wiele powiedzieć ludzkości. Co Jezus chce powiedzieć ludzkości przez księdza Dolindo? No między innymi to, wybiera sobie kapłana odsuniętego na tyle lat od ołtarza, żeby powiedzieć o wielkości Eucharystii. Właśnie, jeżeli on prosi Maryję, żeby stała tak jak przy Kalwarii, to nie jest symbol. To znaczy, że Eucharystia, także ta, której kapłani nam to mówią, tylko nie zawsze to do nas dochodzi, do mnie też nie zawsze dochodziło, doszło z życiem księdza Dolindo, że na każdym ołtarzu świata codziennie mega Chrystusa, ofiara Chrystusa się odnawia. Chrystus oddaje życie w milionach kościołów codziennie. Tutaj się to też dzisiaj wydarzyło. To nie jest przenośnia, symbol. On tam jest realny, obecny. Co ciekawe, są tacy współczesny taki mistyk Alan Ames, który zapewne teraz do Polski przylatuje, który widzi się z Jezusem. Towarzyszy mu cały czas Kościół, wszystko, dlatego o tym mówię tylko. Powiedział mi w jednym z wywiadów: gdybym miał do wyboru między wizjami, spotykaniem się z Jezusem, tak, face to face, a Eucharystią, wybrałbym Eucharystię. Ja mówię: jak to, Ala? Ja bym chciała zobaczyć Jezusa, jak bardzo. Pewnie wszyscy byśmy chcieli. A mówi: nie. To, jak On przychodzi do serca, nie ma sobie równych. On jest cały, mówi, w Tobie, cały jest zjednoczony z Tobą i płynie z tego niesamowita łaska. Kiedy Alan się modli, kiedy modlił się ksiądz Dolindo też przed Najświętszym Sakramentem, wielokrotnie, to jest niesamowita też zwierzchność z Faustyną Kowalską, w wielu momentach dzienniczka, ksiądz Dolindo pisze, że czuje, jakby go płomień palił, że obecność Chrystusa w nim jest tak mocna. Zadałam Alanowi, tak pozwolę sobie do tego też nawiązać, bo jakoś się to wiąże. Zadałam Alanowi pytanie rok temu, taka zazdrością. Mówi: ale jak? Ja też chcę czuć taki płomień w sercu. A on mówi tak: no to proś Ducha Świętego przed każdą Eucharystią, żeby dał Ci przeżyć mocną ofiarę Chrystusa. Polecam, róbcie to. Czeka. On mówi: poczekaj. Mówi: to nie będzie od razu. Może się zdarzyć za rok, dwa, trzy, za kilka miesięcy będziesz czuć niesamowitą łaskę i siłę. Matka Boża, przychodzą do księdza Dolindo, szczególnie kiedy jest mowa o pasji, o męce Chrystusa, mówi tak. I to są słowa skierowane do każdego z nas. Przed Najświętszym Sakramentem zanurz się w jednej ze scen pasji Chrystusa, a odczujesz w sobie nową siłę. Róbcie tak, mówi Matka Boża przez księdza Dolindo. Wiecie, to jest, to nie jest łatwy apostolat, to co on dzisiaj mówi, bo dużo mówi o krzyżu, o miłości do krzyża. Nie o cierpiętnictwie, no to są dwie różne rzeczy. Jego imię Dolindo, po napolitańsku Dolendo, znaczy cierpieć, cierpienie, ból. Ono jest jakoś w jego życie wpisane. Trzeci argument, który na to świętość jego życia dała mi Gracja Ruotolo, oprócz tej miłości do Kościoła, jeszcze dodam tylko,
że nigdy nie pozwolił nic brzydkiego na Kościół, ani skrytykować Kościoła. On miał do tego jak największe prawo. Ani nie dawał wywiadów w prasie, ani nie pokazywał się na okładkach, nigdzie. On się oskarżał tylko Jezusowi. Jest taka scena w jego życiu. Encina Czerwo, jedna z jego z najbliższych takich córek duchowych, która się nim opiekowała, szczególnie ostatnie 10 lat, kiedy był na wpół sparaliżowany. W swoich notatkach opisała taką scenę, bo to między córkami duchowymi dużo się mówiło o tym, że ksiądz Dolindo jednak został skrzywdzony, że tyle ojcu krzywdy wyrządzili i tak dalej. I kiedy Encina pewnego dnia właśnie w ten sposób zwróciła się do księdza Dolindo, mówi: słuchaj, ojcze, jak to jest możliwe, ci kardynałowi wyrządzili ojcu taką krzywdę. I jak był łagodny jak aniołek, do wszystkich mówił aniołeczku, nawet do jak ktoś taki był troszkę rozrabiaka, tam mówił nawet aniołeczku z rogami. Tak wtedy wstał, uderzył pięścią w stół i powiedział: Encina, nie waż się nigdy mówić źle o Kościele. Miał najpiękniejszą definicję Kościoła. Myślę, że to jest najkrótsza i najpiękniejsza. Kościół równa się Jezus. Poraniony, w wielu miejscach upadający, bo przecież tworzymy go my, ludzie. Ale Kościół równa się Jezus. I jak się ma to równanie przed oczyma, to ani na kapłanów, ani na Kościół, ani tym bardziej na Ojca Świętego, taka się zrobiła ostatnio moda, potwornie bolesna. Ksiądz Dolindo mówi tak: uderzasz w Kościół, uderzasz w Ojca Świętego, uderzasz w Chrystusa. I to jest bardzo proste. On miał bardzo wiele powodów na to, żeby nie podobały mu się różne decyzje w Kościele, ale nigdy, bo ja mu wierzę w całości, w pełni, to żadnego dobra nie przynosi. Miłość do Kościoła rodzi wiele dobra i pokora, posłuszeństwo. Pokazał to przez tyle lat swojego życia. I wreszcie ta trzecia rzecz, do której wracam, do tej opowieści Gracji Robotola. Mówi: który człowiek, kiedy jest przez innych oskarżany, opluwany fałszywie, nie tylko wybacza swoim wrogom, ale, słuchajcie, zrobił rzecz, dzisiaj jakby psycholog jakiś usłyszał, czy w ogóle z punktu widzenia psychologii, absurd. Ale ten człowiek przed wrogami swoimi klękał. Kiedy przyszły donosy do świętego oficjum, to były donosy jego najbliższych dwóch córek duchowych. Na pierwszym przesłuchaniu poprosił, żeby mu pokazać list. Te donosy i jakby oskarżenia, które dochodziły wtedy do świętego oficjum, został z nich szybko oczyszczony, bo to były takie rzeczy, o których też słyszał ojciec Pio, gromadzenie wokół siebie Janusza kobiet, stwarzanie aury świętości, no bo mówiło się na poczcie człowiek, który czyta w ludzkich sercach, duszach i tak dalej, więc córki duchowe napisały takie szczępy notatek, doszły do świętego oficjum. Bardzo tego bolało, nie? Ale pisze w autobiografii, że wtedy dziękował Panu Jezusowi za ten moment, bo poczuł, mógł chociaż troszeczkę odrobinę poczuć, co mógł Jezus czuć, kiedy zdradzał go Judasz. Ale co zrobił ksiądz Dolindo? Rok trwały przesłuchania. Pierwszą rzecz, jaką zrobił, kiedy wrócił do Neapolu, poszedł do domu tych córek duchowych i to on przed nimi uklęknął i to on poprosił je o przebaczenie. Wiedział, że nie tylko w jego sercu jest rana, ale rana jest też zawsze w sercu tej drugiej osoby, która cię zrani. Nie ma dwóch zdań. I wiedział, że to jest jedyny sposób, to jest absolutny heroizm. Ja czegoś takiego nigdzie nie słyszałam. Ale wiedział, że tylko tak załata ranę w swoim i w ich sercu. I efekt tego wydarzenia był taki, że dzisiaj toczy się proces beatyfikacyjny jednej z tych córek duchowych, bo tak Pan Bóg dotknął jej serca, tak miłość zaczęła kwitnąć do ludzi. Wychodziła na ulicy z apostolatem, z ewangelizacją, głosiła Jezusa, do ubogich chodziła. Mi się udało raz tak zrobić. To jest bardzo trudne. Pamiętam, w Londynie przyszła do mnie taka pani po spotkaniu. Jakoś bardzo mocno o tym momencie przebaczenia mówiła. Bo też wiele osób dzisiaj też mówi o tym, że to przebaczenie, jak nie przebaczysz drugiej osobie, to w sercu jest taka blokada.
Dopiero po przebaczeniu Bóg naprawdę może czynić cuda z tobą. To jest bardzo ważne. I ksiądz Zolindo uczy tego przebaczenia, miłości do osób, które czynią ci zło, może ci jakoś, nie wiem, dokuczają w jakikolwiek sposób, czy jest to mąż, czy jest to żona, czy to są dzieci, a może szef pracy. Bo nie tylko móc się, ale po prostu go kochać, przebaczaj mu od razu. Ksiądz Zolindo mówi, to od razu oddawać pod płaszcz Maryi. Cokolwiek się dzieje, dwie rzeczy. Jedna to grzech, jeżeli zgrzeszysz, od razu się oddawaj pod płaszcz Maryi. I jeżeli ktoś ci uczyni zło, od razu tą osobę jej oddaj. Cuda się dzieją. Nie? Więc w Londynie byłam po takim spotkaniu, podchodzi do mnie pani, bardzo płakała, się trzęsła i mówi tak, że bardzo ją Bóg dotknął tego wieczoru. I spróbuję dzisiaj, i mówi, prosiła mnie o modlitwę, chciałaby uklęknąć przed swoją synową. Nie wiem, jak się to tam potoczyło, ale patrzcie, jakie wielkie to serce jej się tak otwarło. Mówi, chcę, żeby Bóg działał cuda w moim życiu, chcę przebaczyć. I ksiądz Zolindo tego niesamowicie też uczy w całym swoim życiu. Miał przepiękną relację z Matką Bożą. Mówi do niej mamusiu, jak ojciec pił. Ona przychodziła do niego szczególnie w czasie takiego najtrudniejszego miesiąca przesłuchań przed świętym oficjum w maju. I codziennie zostawiała mu coś. Zostawiła mu dużą część swojego życia. Przepiękną listy, które ksiądz Zolindo ujął potem w książkę. Za tą książkę, to jest jego wielkie dzieło, są dwie właściwie książki o Matce Bożej. Jedna dzisiaj wydawana pod tytułem W ten sposób widziałam niepokalaną. To są zapiski z miesiąca maryjnego, maja, gdzie Maria bardzo naciska na to, bardzo Maria kocha miesiąc maj. Bardzo oddawajmy jej część maju. A druga taka gigantyczna cegła o Matce Bożej, już jest bardziej teologiczna, ale do obu książek ksiądz Zolindo nie mógł siąść. I tu są się świadectwa potwierdzone, że kiedy siadał do książek o Matce Bożej, atakował go demon. I to atakował go tak, jak ojca Pio, rzucał nim o ścianę. Fizycznie rzucał nim o ścianę. Świadkowie jego córki duchowe opowiadali, że czasem znajdowali go wciśniętego pod łóżko, był na wpół sparaliżowany, nie byłby w stanie jak fizycznie tam wejść pod to łóżko. Więc takie sytuacje się też zdarzały, ale dlatego pisał wielokrotnie do ojca Pio, radził się, może jednak powinien przestać pisać tą książkę o Matce Bożej. Ojciec Pio pod koniec życia w 67 roku, to jest kilka miesięcy przed śmiercią, bo 68 umiera, pisze i dyktuje taki bardzo ważny list do księdza Zolindo, który uważa jest jakby wielkim takim posłannictwem na dzisiejszy czas. Nic, co wyszło spod pióra księdza Zolindo, nie może być zaprzepaszczone ani jedno słowo. Napisał 33 tomy komentarzy do Pisma Świętego. 33 Chrystusowe, takie bardzo to jest. Nie? Każdy z tych tomów ma około 2000 stron. Gigantyczne dzieło. To są takie pisma, które czyta się, aż człowiekowi serce płonie. Ksiądz Zolindo w bardzo prosty sposób wyjaśniał Ewangelię. To był jeden z zarzutów, które mu stawiano, że o rzeczach wielkich mówi zbyt prostym językiem. A on bronił się tak, mówił, skoro Jezus w prostych przypowieściach mówił do ludzi, to trzeba im to też prostym językiem wyjaśniać. Kiedy pisał komentarze do Pisma Świętego, zawsze po raz pierwszymi słuchaczkami komentarzy były jego córki duchowe. To był też skandal w tamtym czasie czytać i poddawać ocenę kobietom, jakieś teksty właściwie teologiczne, bo było niesamowity taki niesmak. A nawet zgorszenie bym powiedziała. Wiele książek o życiu Chrystusa, o katechizmie, katechizm Kościoła katolickiego, to jest książka, która niebawem ukaże się w Polsce. Niestety nie mamy dostępu do dzieł księdza Zolindo, wielu wydawców o to prosiło, ale myślę, że Pan Bóg wybrał sobie moment i czas. Jak to mówił jeden z egzorcystów kilka miesięcy temu w Polsce, Bóg wybrał ten czas na to, żeby ksiądz Zolindo zaczął, znowu żebyśmy go wyłowili jako taką wielką perłę z podziemi na Apolu. Muszę powiedzieć, już chyba kończąc, już straciłam się za proboszcza z oczu, ale wiecie, u Franciszkanów byłam, było jedno z moich pierwszych
spotkań i mówię tam ojcu, że ojca, proszę mnie zatrzymać, bo ja gadam się z Dolindo, to lecę i lecę gadam. Mówi, no dobrze, ale jak mam to zrobić? Ja mówię, że weźmie ojciec mikrofon i po prostu mi przerwie. Bo ja chciał, żeby ten mikrofon wziął ja. Więc ojciec zawała się. Ale ten ojciec za z tyłu za mną, już kończę. Nagle w tym momencie minęła godzina, zaczął się modlić, Jezu, ty się tym zajmij. Wiedział, że się odwróciło. Ale już tylko ostatnią rzecz powiem, bo bardzo jestem, mówię to z wielkim wzruszeniem i z wielką dumą z tego, że jestem Polką. Bądźcie dumni, że to nie jest za bardzo napuszona rzecz powiedzieć, że Polska jest narodem wybranym przez Pana Jezusa. Raz z racji miłosierdzia, wielkiej iskry. Notabene to ksiądz Dolindo jest pierwszą osobą, która mówi o miłosierdziu w Kościele. Zresztą jego tytuł, jego autobiografii to jest Moje życie w planie miłosierdzia Bożego. Ale to jest cudowna rzecz, słuchajcie, bo proces beatyfikacyjny księdza Dolindo w pewnym momencie utknął kilka lat temu. Z różnych przyczyn. Nie chciałam teraz w to wchodzić, bo to jest jakby niepotrzebne, ale i w Neapolu jest grupa, oczywiście czasem przyjeżdżali ludzie z Francji, z Holandii, ale takie pojedyncze osoby. W Neapolu jest grupa silna, modlitewna, co miesiąc odbywają się msze, miesięcznice, rodzice śmierci. Ale od momentu, kiedy zaczęli napływać Polacy, w lipcu 5-6 osób dziennie, potem się to zwiększało, w tej chwili prawie 500 osób tygodniowo. Wiecie, tam jak proboszcz widzi, że się otwierają drzwi, to już ostatnio, teraz byłam w weekend majowy, mówi, słuchaj, to jest tsunami, coś się narobili. Ale to tsunami z Polski, które przychodzi do grobu księdza Dolindo, wypełniać, tak jak to mówię, jego testament, tam jest taka tabliczka przytwierdzona z jego testamentu duchowego, kiedy przyjdziesz do grobu, zapukaj. Ja nawet za grobu odpowiem ci, ufaj Bogu. To jest bardzo też zbieżne z Faustyną Kowalską. Wielkie zaufanie i on nas tego uczy. I Polacy dają przy grobie księdza Dolindo wielkie świadectwo wiary. Bo Włosi robią z całą miłością do Włochów, jaką mam, ale oni tak troszkę inaczej to przeżywają. Przychodzą, całują zdjęcie księdza Dolindo, pukają, chwilę się modlą, odchodzą. A Polacy klękają, wyjmują różańce i modlą się i modlą. Zakrystianin ostatnio mnie pytał sobie, co wy tam tak długo robicie przy tym grobie? I płynie tsunami z Polski, to tsunami z Polski spowodowało już wielki krok, ponieważ kardynał Neapolu, Crescenzio Sepe, zwrócił się z oficjalną prośbą do Stolicy Apostolskiej o przyspieszenie, o nadanie tempa procesowi beatyfikacyjnemu ze względu na to, co się tam dzieje. Nie? Ostatnio, tydzień temu, właśnie niecały, dzwonił do mnie proboszcz, jeszcze mnie złapał, jak wracałam z lotniska z Neapolu, ja mówię, co się znowu stało. Mówi, słuchaj, przy takim nalewie, bo grupa za grupą wchodzi, to my go zrobimy santo subito niedługo. Więc wiele osób tam przychodzi, wylewa łzy, bardzo się ta postać pomaga przeżywać cierpienie i zostawia swoje troski, mamy też uzdrowienia. Wiele świadectw, jeżeli ktoś z Państwa będzie miał jakiekolwiek świadectwo, czy to duchowe, czy fizyczne, to bardzo proszę, żeby się ze mną na razie przez Facebooka kontaktować, przez Messengera. Powstanie niedługo specjalna strona do tego, oto zwróciła się do mnie diecezja Neapolu, ale bardzo są potrzebne świadectwa do procesu beatyfikacyjnego. I to ja myślę, że już ksiądz proboszcz, nie, jak nie widzę, ale słyszę, prawda? Bóg zapłać, proszę, żeby się modlić, umadlać, bo bardzo pragniemy, żebyśmy mogli wydawać pisma księdza Dolindo, na to potrzebne są naprawdę dużo modlitwy. Ostatnia rzecz, proszę ojca, bo to też jest wielka, piękna rzecz. Polska pokaże światu księdza Dolindo także przez pierwszy film na świecie, który zaczynają się zdjęcia za 2 tygodnie. Fundacja Solo Dios Basta, Maciej Wodasiński i Lech Dokowicz, czyli ludzie od Różańca do granic. To są ludzie, których omodliłam się o nich. I wreszcie będzie wielki film o księdzu Dolindo. Proszę, to omodlić, a jeżeli też znacie kogoś, kto chciałby wesprzeć, potrzeba nam sporych nakładów finansowych. Na razie nie mamy nic, ale wierzymy, jeżeli Bóg chce tego filmu, to ten film powstanie. Bardzo dziękuję Państwu za cierpliwość.
nie spać, no właśnie, dziękujemy bardzo. Może jakieś pytanie, jedno, dwa. Będą jakieś pytanka, krótkie pytanie i krótka odpowiedź. To drugie niemożliwe. Przypilujemy Pani Łasię, spokojnie. Jest jakieś pytanko? To chodź tutaj. Dziękuję za piękną opowieść i nurtuje mnie to pytanie. Jak Pani spotkała ojca Dorindo? Co się stało? Co było przyczyną, że Pani go odkryła i tak cudownie chce o nim po prostu opowiadać? Gdzie był ten pierwszy moment? Zapukał do mnie sam. Brawo. Zaczęło się od tego przekładu książki. Natrafiłam na modlitwę Jezu, Ty się tym zajmij. To był rok 2013 i minęło trochę miesięcy. Pracowałam wtedy w gościu niedzielnym. No to jest niestety dłuższa odpowiedź, ale jak już Pani zapytała. I jechałam na kolegium. Słuchajcie, to był koniec października, to jest nie bez znaczenia. I w głowie pustka, trzeba było mieć zawsze przynajmniej dwa bombowe tematy. I sobie myślę, co tu teraz napisać? I mówię tak, ta modlitwa we mnie pracowała, Jezu, Ty się tym zajmij. I taka tok, taka lampka, mówię, o, zobaczymy kim był, bo w książce, przy akcie zawierzenia, Antonio Socci zostawił taką drobną adnotację, tylko że akt ten spisał mistyk na porusiąc do Lindorło, to bo tyle wiedziałam. I sobie myślę, no to napiszemy tekst, kim był ten ksiądz Dorindo. Więc jak weszłam, zapytałam wujka Google, o co w ogóle chodzi, i okazało się, że odsyłał do niego ojciec bijący się, matko, co to był za facet w takim razie. I zaczęłam wchodzić w jego życie. Ukazał się tekst w Gościu Niedzielnym pod tytułem Jezu, Ty się tym zajmij. I słuchajcie, to było dokładnie w rocznicę śmierci księdza Dorindo 19 listopada. Ja tego nie byłam kompletnie tego świadoma. No ale moim pragnieniem w sercu było takie, żeby dotarła ta modlitwa do wielkiej liczby czytelników. Za sprawą Gościa Niedzielnego było to możliwe. Daliśmy pod tekstem fragmenty aktu zawierzenia, byłam przeszczęśliwa. Ale cóż się okazało, kiedy weszłam do redakcji następnego dnia, redakcja zawsze piszą teksty powieszone, te, które poszły do druka, patrzę, jest tekst, jest zdjęcie księdza do tytułu Jezu, Ty się tym zajmij, ale po modlitwie ani śladu, za to piękna reklama. Myślę sobie, no wiem, tak jest, jakby no, w mediach tak to funkcjonuje, przychodzi reklama, trzeba wrzucić, bo z czegoś trzeba żyć. I ktoś to jakoś mechanicznie zrobił. I pamiętam do dzisiaj moment, miejsce, w którym to zrobiłam. To, co się dzisiaj dzieje w Polsce, to jest efekt tego, ja to dzisiaj dobrze widzę, tej jednej modlitwy mojej. Uderzyłam się w pierśni i mówię, to teraz Jezu, Ty się tym zajmij. Następnego dnia, kiedy okazał się numer, zaczęły się telefony, które trwały 3 miesiące. Codziennie kilka osób dzwoniło z takim pytaniem, czy jest jakaś książka o księdzu Dorindo? Wiecie, 3 miesiące codziennie to jest trochę dużo. Dnia, kiedy mnie nie było, bo byłam gdzieś tam na jakimś materiale, no to okej, ja kiedy przychodziłam, więc po tych 3 miesiącach wyszłam z siebie i poszłam do koleżanki w sekretariacie, mówię, tak bardzo się proszę, nie łącz mi tych telefonów, ja nie mogę pisać, pracować. A ona mówi, no a to co ja mam opowiadać? Ja mówię, no to mów, że nie mam takiej książki nigdzie, bo wtedy, jak się okazało, zrobiłem szybki research, nie było nigdzie na świecie takiej książki o życiu księdza Dorindo. Oprócz jego autobiografii wrzuconej w internet. Ona mi mówi tak, słuchaj, a może będzie prościej, jak ja będę mówić, że ty napiszesz i jest sprawa rozwiązana. Ja mówię, o nie, nie kochana, takie coś to ja się nie ładuję, nie mam mowy. Usiadłam do biurka, pamiętam, zadzwonił telefon. W redakcji tam takie szyby są, więc wszyscy się widzą. Odwróciłam się, a ona była cała czerwona. Zemślę, wiadomo, jaki to telefon. A ona mnie tak błagała, żebym odebrała. Odebrałam. Po drugiej stronie wydawnictwo Esprit. Pani Asiu, czy napisze Pani książkę o księdzu Dorindo? I cóż mogłam zrobić? Od tego momentu minęło dużo czasu, musiałabym mówić kolejną godzinę. Się wywróciło całe moje życie. Zawodowe, wszystko, wszystko. Zostawiłam wszystko, żeby pisać tą książkę. To był troszkę z punktu widzenia takiego logicznego absurd totalny, bo wydarzyło się w naszym życiu tak, odeszłam z pracy, że byliśmy nagle z kilkoma kredytami bez środków do życia, a ja siedziałam przy biurku i pisałam. I mówię to tylko dlatego, że mój mąż mi na to pozwala, żebym to mówiła. Bo on przychodził i mówi, w ogóle po co ty to piszesz z jakimś kapłanem? Mówi, zobacz, to musisz iść do pracy, my nie mamy za co zapłacić rzeczy. Mówi, kto to będzie czytał tą książkę? I dzisiaj, jak o tym mówi, i widzimy, że 1 000 000 osób przeczytało tą książkę.
to on się łapie za głowę i mówi: Panie Jezu, ale lekcja pokory. Także wiecie, Pan Bóg ma taki rozmach, jak mu z serca powiecie, Jezus się tym zajmie. A pamiętam też moment, jak tą książkę kończyłam i już kończę. Jak kończyłam tą książkę i wysłałam do redakcji plik i pomyślałam sobie tak: Panie Jezu, to nie może być koniec. Ja się nie mogę rozstać z księdzem Dolindo. No i masz. I jest tak, że nie ma dnia, żebym o nim nie mówiła. Jest częścią mojego życia, jest cały czas przy mnie, prowadzi mnie, nauczył mnie kochać Kościół bezgranicznie, wybaczać i zapala coraz bardziej taką relację z Jezusem żywym, sakramentalnym. Najważniejsze, to zaraz Pan Jezus będzie, to jest najważniejsze. Ksiądz Dolindo zawsze łapał, że tak powiem, uzyskiwał siły tylko przed Jezusem sakramentalnym. Czasem, jak już był na skraju, przeżywał tak zwaną swoją ciemną noc, wielu świętych to przeżywało, szedł przed Najświętszy Sakrament, siadał i po prostu milczał. Nie tam 5 minut, tylko pół godziny, czasem godzinę, dwie. Odzyskiwał siły. Jest wielka tajemnica w tym, że Bóg się ukrył w takiej pokorze, w tym opłatku. Ksiądz Dolindo zawsze tak bardzo go serce bolało, czemu Pan Jezus zamknięty w tabernakulach świata? Chciał, żeby był wystawiany jak najmocniej. Chodźcie przed Najświętszy Sakrament. Nie trzeba dużo mówić. Niech Jezus patrzy na Ciebie, a Ty patrz na Niego i wystarczy. Jeszcze jedno krótkie pytanie, mam nadzieję krótka odpowiedź. Czy jest ktoś, może młodzież? Nie ma. Boję się, że będę długo gadać. No, ostatnia szansa. No to okej. Chyba Duch Święty też mocno przez to świadectwo mówił w naszych sercach. Dokonał tam dużo chyba takich rewolucji, więc chwała mu za to. Jeszcze raz oddajmy Panu Bogu chwałę za to świadectwo. Są książki księdza Dolindo, właśnie to wydawnictwo, które zadzwoniło, przysłało nam. Tutaj przy wyjściu, tam chyba są już osoby, można te książki zakupić. Jest książka Jezu, Ty się tym zajmij, Różaniec zawierzenia z księdzem Dolindo i Droga Krzyżowa. 3 różne. Jak słyszeliście, nawet na prezenty dla kapłanów. Albo nie wiem, bez żadnej sugestii. No. Ale no, ciekawy człowiek, bardzo mocny człowiek, więc warto samo przeczytać tę książkę, dawać rodzinom, znajomym, krewnym w pracy, bo jak widać no, mocno działa ten Pan Bóg przez tego człowieka. Za chwilkę będzie przerwa, ale jeszcze jedno ogłoszenie. Popatrzcie, Duch Święty działa. Modliłem się tutaj na mszy świętej, podziękowałem Maryi, że wyprasza łaskę, że Duch Święty działa bardzo mocno w tej parafii, w mieście Sama. Słyszeliśmy świadectwo Martyny, Pani Asia, czuwanie echo trwają już 2 rok. Przychodzicie tu, mimo że jest sobota wieczór, najlepszy wieczór na imprezę, na chłodne piwko i nie wiadomo co, a jesteście tu. Więc za tydzień do tego zmierza, w sobotę o 19:30 będzie tu wielkie uwielbienie. Wielkie dziękczynienie Duchowi Świętemu za to, co do tej pory zrobił. Tu w tej świątyni przyjdźcie, weźcie kogoś. 1,5 godziny śpiewu, wcześniej konferencja jednego z kapłanów, nie powiem kogo, i być może będą też świadectwa. I będziemy uwielbiać tę Boga za tydzień w sobotę, 19:30, żeby dziękować za to wszystko, co On tu robi i oddać Mu chwałę. Dobrze? Tak. I jeszcze jedna rzecz. W czerwcu również echo. Nie
jak to mówimy, nie stopujemy, tylko przyspieszamy. Tym razem bardzo młody człowiek, ma 22-23 lata. Też ma piękne doświadczenie Maryi. Wyszedł też z takich domków, no, w których siedział no, wszystko. Tam no, się przyznaje do tych grzechów, więc był w każdym domku. 9 czerwca, drugi weekend czerwca, 19:30. Ostatnie czuwanie echo przed wakacjami. Tak jeszcze zażartuję, ten człowiek młody, młody mężczyzna, bardzo ładne imię. Bartek. To znamy plan, jaki jest, więc chwała Panu Bogu, przerwa, wróćmy tutaj, żeby z Jezusowi oddać chwałę w Najświętszym Sakramencie. Pani Asia tu jest, a jeszcze proszę Klaudię i Jolę, aby wzięli koszyczek, przeszli się, ponieważ Pani Asia nie bierze nigdy żadnej honorarium za przyjazd, tylko zbiera od tych, którzy słyszeli świadectwo, a te pieniążki też nie idą dla niej, tylko rozpowszechnianie kultu księdza Dominika.